W Głogowskim Szpitalu trwa remont oddziału ginekologicznego. Placówka przygotowuje się do modernizacji oddziału wewnętrznego, natomiast oddział chirurgii ortopedycznej chwali się najnowocześniejszym sprzętem. Placówka jest nie tylko dofinansowywana z zewnątrz, ale sama finansuje swoje inwestycje. Czy kłopoty finansowe Głogowskiego Szpitala to już zamknięty rozdział? Jeszcze kilka lat temu Głogowski Szpital tonął w długach, miał problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych, a już na pewno nie było mowy o inwestycjach z własnych pieniędzy. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, choć duże inwestycje wciąż wymagają wsparcia. Powiat Głogowski dokapitalizuje Głogowski Szpital kwotą 1 000 000 zł. Połowa tej kwoty będzie przeznaczona na unowocześnienie oddziału wewnętrznego, gdzie zakupione będą m.in. nowoczesne łóżka dla pacjentów. Jest to 48 łóżek, tyle miejsc mamy na oddziale. Druga część będzie na wymianę sprzętu diagnostycznego, który już... No, tak jak ja pracuję 19 lat, to chyba podobnie ma. Do końca sierpnia ma także powstać nowoczesne centrum psychiatryczne. Potrzeby są ogromne, jeśli chodzi o leczenie psychiatryczne, leczenie uzależnień. Chcemy również objąć opieką dzieci i dzieci uzależnione. To są niesamowicie ważne sprawy, biorąc pod uwagę również zdarzające się na naszym terenie, zresztą w całym kraju, samobójstwa. Oprócz miliona z powiatu, szpital z własnego budżetu dołoży do tych inwestycji 800 tysięcy złotych. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, który już trafił na oddział urazowo-ortopedyczny, lekarze mogą wykonywać skomplikowane i wysokospecjalistyczne zabiegi. Przodujemy, jeśli chodzi o wyposażenie, a pacjenci, którzy leczeni są u nas na oddziale, no, mają dostęp do naprawdę światowych standardów, jeśli chodzi o sprzęt i wyposażenie bloku operacyjnego. Na oddział trafił operacyjny stół przezierny oraz nowoczesne USG. Sprzęt medyczny kosztował blisko 500 000 zł.